Test, 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 test. Dobra, witam wszystkich, dużo się dzieje. W sam tym momencie, gdzie mamy do czynienia z tym Bitcoinem, góra albo dół, pojawiają się właśnie negatywne wiadomości, różnego typu ataki. Tak jak zawsze w tym momencie coś się tam dzieje. Niby to nic, bo to przypadek, ale dzieje się to za każdym razem, jak duża fala się kończy. Więc ruszamy. Będzie także trochę o skamach oraz tym, co nadchodzi, a mianowicie różne stwory na niebie dla zaciemniałych ludzi. Ruszamy! Cześć, nazywam się Maciek, to jest 321 Krypto. Zaczynamy. Pamiętajcie, wszystko co powiem nie jest poradą inwestycyjną, więc nie traktujcie tego jako oh my god, must have, tylko po prostu jest to opinia informacyjna, nic więcej. Po resztę różnych porad udajcie się do specjalistów w każdej dziedzinie. Dobra, ruszamy szybko. Patrzcie, Bitcoin w tej chwili nie za bardzo radzi sobie tutaj. Tu mamy poziom na około, ja dałem tutaj taki właśnie ten niższy swing failure, ale wydaje mi się, że chyba ten wyższy będzie o wiele bardziej czytelniejszy. To jest coś około 29536 mniej więcej, a ostatni taki to jest 29635. Tam powiedziałem ile? 29530, o właśnie. O stówę większy, on jest też tutaj podany bardzo tak skrzętnie, 670, ale już nie zawracajmy sobie tutaj tym właśnie głowy. Na razie mamy tutaj odbicia, ten czy ten. Oba pokazują takie tutaj właśnie pierwsze przejścia. I dopóki Bitcoin nie wyjdzie powyżej tego tutaj pakietu, albo tam 29, tam nie wiem, 400, no to raczej ciśniemy tutaj do dołu i wtedy zobaczymy Bitcoina, nie wiem, 27, 28 jest też taki tutaj poziom dosyć ciekawy, range'u tego, który tutaj się znajdował, tak? Point of control bodajże tutaj będzie, zaraz sobie zobaczymy. Point of control do dołu tego range'u. Point of control jest na 27, a to jest value area high tego range'u. Także też tutaj mamy zaraz. O, tego momentu, jeśli to było point of control, powinno być niżej. Były point of control do piku. Tak, point of control jest mniej więcej 27,5. Dobra, jeżeli popatrzymy sobie na różne zakładki tego range'u, tym samym zobaczcie sobie, mamy tutaj na tygodniówce też prawie 27,5. Dniówka tutaj na 200 moving average pokazuje nam też 27 do tutaj 27,5. Więc ja bym tutaj popatrzył, jeżeli będziemy mieć jeszcze wyłamanie do dołu, tak, na RSI i tutaj zebranie tego samego poziomu, szukałbym właśnie od 28 do 20 tutaj 7,5 w tym właśnie momencie takich rzeczy. Zobaczcie, nasz poziom 29400 bardzo ładnie trzyma to wszystko i kolejny poziom jest 28,5, a zobaczcie, co się dzieje tutaj, środkowe właśnie konorsy na jeszcze poziomie niższym, jakbyśmy stracili te 28,5, byłyby właśnie w przedziale 27900, 27500, więc ja tutaj pierwszy patrzę, co się będzie działo od 28,5 tysiąca, a następnie jak cena będzie tutaj, nie wiem, robiła jakieś takie konsolidacje, to spróbuję tutaj uchwycić tę bułkę. No i to tyle. Na razie nasze AWE nie za bardzo tutaj pokazuje różne rzeczy. Link, Compound też podobnie tutaj nie pokazuje nic za bardzo. Link też raczej się tutaj na razie opuszcza i być może będzie za 7,20 dostępny. Coiny typu Agix tak samo i różne AI nie pokazują tutaj za bardzo tej Orai, właściwie coś tutaj pokazuje. Orai w tej chwili może mieć bardzo, to jest chyba Orai Chain, tak się to nazywa. Może mieć bardzo ładny tutaj taki wydźwięk. Weźmy sobie na przykład na 4-godzinówkę. Weźmy sobie tutaj, zobaczcie już te RSI, teraz byśmy mieli tutaj pullback bardzo ładny. Więc jak sobie tutaj zobaczymy, o zobaczcie. Mamy mniej więcej taki układ, który jest dosyć, o w tym momencie, co
coś takiego. Ja bym bardziej zobaczył coś w tym stylu, bo to tutaj mamy te przecięcia i powrót. No i teraz wracamy tutaj na ten rites w tym przedziale, powiedzmy. W tym przedziale, powiedzmy. O. Tutaj do 2,35 mniej więcej. No i tutaj jakbyśmy się utrzymali, czyli mamy problem z o, momencik, o. Tutaj mamy takie poziomy bardzo ładne, o. Mam problem z 2,5, to wtedy coś by można było. Zobaczcie, że ten koń się tak nie poddał. Tak wszystko spadało, ten koń tak troszeczkę sobie podpompował, więc warto go tutaj popatrzeć. Illuvium, no na razie Illuvium nie widzę na tych wolumenach tutaj, widzicie? Patrzcie, mamy tutaj wolumeny i za bardzo na razie Illuvium nie widzę tutaj w tym momencie. Nie za bardzo tutaj widzę, nie wiem czemu tak mi to nie chce się do dołu tutaj robić, nie wiem czemu. Nie widzę tu Illuvium. Pewnie zeszło na bardzo, bardzo, bardzo odległe miejsce, które już mnie tutaj nie za bardzo interesuje. Więc no na razie tak bym ostrożnie trochę podchodził do tego. Po prostu kasy nie ma, więc nie za bardzo tutaj to widać, jeśli tak na to popatrzymy. I na razie to bym zostawił tutaj na tyle. Tak, zostawiłbym to na tyle. Nie ma tutaj za bardzo coinu. Pamiętajcie, Bitcoin musi zdecydować się o jakim wyjściu. Ja dzisiaj mówiłem, że uwaga, jak będzie włamanie, to żeby tutaj wejście, może zostawię na ten oryginalny poziom. Tutaj, o, właśnie. O, i tutaj mamy nasz pierwszy taki oryginalny poziom, a tu jest nasz drugi taki swing, mniejszy. Może go sobie tutaj przestawię. O. I będzie dobrze. I idziemy z wiadomościami, bo dzisiaj jest bardzo dużo wiadomości. Bardzo, bardzo dużo. No i tutaj mniej więcej byłby nasz taki, powiedzmy, swing. Tu w tym miejscu. Raz zadziałał, dwa razy zadziałał. Tu właściwie można było go przesunąć. Dobra, idziemy z wiadomościami. Dzisiaj, no mówię, nie ma zbyt dużo tutaj tych różnego typu stopów. Zobaczcie, jeszcze mogę ściągnąć niżej. Dzisiaj różne inne rzeczy, powiedzmy AI dosyć ładnie wygląda. May nie bardzo. Zobaczcie, inne coiny po prostu tutaj zaliczają różne spadki jeszcze bardziej. O, Poison coś tu zaczyna budować, tak? Bone, to też będę tutaj jeszcze dzisiaj powiem parę słów, bo tam zbliża się bodajże 13, 14, 15 sierpnia duży event, więc to się zbliża, ale tak naprawdę inne, zobaczcie. Xen, NDSX też zaczyna spadać, MVX zaczyna spadać świetnie do akumulacji, Vela bardzo dobrze wygląda, tak, BXX bardzo dobrze wygląda, wszystko spada. Dla mnie to bardzo dobrze wygląda, ponieważ tak to wygląda, DPX. Myślałem, że tutaj będzie właśnie odbicie, a tutaj jeszcze dalej przeciągnięcie, więc spadliśmy poniżej. I teraz pytanie, czy wyjdziemy na tym DPX-ie. O, zobaczcie, czy wyjdziemy na tym DPX-ie sobie ładnie powyżej tego swingu tutaj stąd. Jak tak, to tutaj raczej trzeba nabierać. Teraz tak, na przykład, zobaczcie, GMD też tutaj spada, tak? Wszystkie te różne coiny, które takie są od DeFi, powiedzmy, na Arbitrum. I tutaj leje się sporo różnego typu hejtu, że o, te coiny, coś tam. Słuchajcie, na to właśnie czekam. Ja na to czekam. Niech ludzie hejtują, że coin spada. Ja, jak projekt się trzyma, jestem zainteresowany tutaj nim. Dobra, lecimy dalej. Aha, tutaj moje zrzutki jak zwykle. Bam, zaczynamy. Więc dzisiaj sporo się dzieje. Kuki 3, jak pamiętacie, Kuki żyje, tak? Tam już były też jakieś, czytałem tam na jakichś tam tych, że Kuki Scam Exit zrobiło, także Kuki żyje. Będzie 2 sierpnia miało jakiś event, webinar tam oznajmiający tam różnego typu, jak tam sobie po prostu oni radzą. Więc warto zobaczyć, jak to wygląda. I teraz patrzcie, co się dzieje tutaj na Bitcoinie. Na Bitcoinie trochę starszy news, ale nadal w tym przedziale jesteśmy. I zobaczcie, tutaj niebieskie to akumulacja, widzicie, a czerwone to dystrybucja. I teraz niebieskie tutaj wallety poniżej 10 tysięcy akumulowały, tak? Następnie tutaj też akumulowały, tu było sprzedaż i teraz sprzedają. I teraz zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj sprzedawały, a wallety od 1000 do 10, aha, tu mniejsza jak 10 tysięcy, a tu od 1000 do 10 tysięcy akumulowały. Następnie te
jakby sprzedawały, tak? A tutaj akumulowały. I całość to wygląda tak, jakby po prostu, zobaczcie, tutaj te sprzedają, a te największe akumulują. Czyli widać, że tutaj jest jakaś rozgrywka. Być może czekamy na tym Bitcoinie, bo teraz mają być te Proof of Reserves. Tam ktoś widział, że właśnie na Binance bardzo, to ja też pokazywałem, że na Binance bardzo dużo się dzieje. I są te przelewy różne, nie wiem, może właśnie tak jak ten Andrzejek powiedział mi, że może to właśnie dlatego jest, że te Proof of Reserves robią, czyli przelewają z jednego konta na drugie, żeby pokazać, że coś tam jest, jakieś tam screenshoty, nie wiem, ale na razie wygląda to jako po prostu akumulacja whale'i dalej. I jak tutaj jeszcze pokażę Wam jeden projekt, zobaczcie, mamy tutaj Genso Kinshi w Metaverse, czyli moneta, którą, o, każdy, o, ciekawe co tam się dzieje, patrzcie, ten zielona to jest cena, patrzcie, im cena zaczęła leżeć coraz bardziej, tym więcej było tutaj hodlerów. Tu cena troszeczkę podskoczyła, sprzedaż była, tak? A następnie cena leci coraz niżej, coraz więcej jest hodlerów, tak? Number, total amount of holders, coraz bardziej przybywa. Czyli im cena do dołu, coraz bardziej przybywa. I na to czekają różnego typu VCs, różnego typu, nie wiem, fundusze, różnego typu projekty, różnego typu inwestorzy, ponieważ projekt, który się rozwija, powiedzmy tutaj właśnie na Genso, dam taki przykład, jest w tej chwili dużo obiecujący się. Jak tylko fundusze, pieniądze wrócą tutaj, to zobaczcie, że w pierwszej kolejności będą patrzyły na projekty, które się po prostu rozwijają, które mają jakiś background, które są gotowe, które będą miały tak zwane product value, tak? Czyli co po prostu ten projekt będzie reprezentował gotowym produktem, a nie obiecankami. I tak wygląda ten wykres w wielu różnych innych coinach. Że nagle jak ceny spadają, wszyscy akumulują. Także często mówię, nikt nie chce tych coinów, nikt nie chce tych coinów. Bam. Potem jest odbicie, powiedzmy za miesiąc, dwa, bam. I to wiecie, duże procentowe. I ktoś, a kurna, a mogłem ten. Ale te osoby, które, jak mówię o tym, tam coś strzekają, coś tam mówią, już nie mówią potem drugi raz, że a jednak mogłem, czy mogłem się nauczyć. No i tyle. Przecież, słuchajcie, ja nie kręcę tym rynkiem, ja tylko pokazuję te dane, pokazuję i mówię, co ja robię, mówię często, gdzie ja kupuję, co mnie interesuje, no co mam więcej powiedzieć, co mam więcej powiedzieć. Ja nie mam kontraktu z tymi projektami, nie wiem, z jakimś Linkiem albo z jakimś Aave, z jakimś Compoundem i tam innymi. Tak, nie mam też z żadnym Tensetem ani niczego. Jak widzę dobry setup, to go podaję. Tak samo kiedyś było na przykład z tym, z Tensetem, tak, jak zaliczył chyba $1.40, a następnie później odbił chyba na 5,20 czy coś takiego. No i przy $1.40 hejt, nie maksa hejt. Ale potem jak cena zaczęła rosnąć, już nie było nikogo, co po prostu tam ktoś mógł coś powiedzieć. Po prostu nie było. I to jest właśnie takie mylące. Także osoby, które na przykład, bo to tam, ja tam mam to w dupie, ale tam na inne kanały na przykład też to się dużo wylewa, powiedzmy. Jak już coś na przykład mówią, to jak odwróci się ta karta, to chociaż, żeby miały taki, powiedzmy, honor, czyli reprezentowały stare wartości, powiedziały coś na przykład na ten temat, tak? No nie, dobra, taka mały wywód, ten zjebka dla tych, co po prostu nie grają, powiedzmy, w ten, moralnie, może nie moralnie, nie grają, powiedzmy, wartościowo, w starych, reprezentują stare wartości. Dobrze, ale to pewnie i tak po upływie tych paru sekund zaraz uniknie. A właśnie pamiętajcie, jak możecie, spauzujcie, dajcie lajka. Nie wiem, zauważyłem, że jest bardzo mało lajków i tak jakby moje filmy spychane były gdzieś tam z jakimiś tam innym trajektorią lotu z innych rzeczy, nie wiem. Tak będę przypominał o tym przez jakiś tydzień, dwa, zobaczę, czy coś tam się coś poprawi. Jak możecie, spauzujcie to, dajcie lajka, jak oglądacie na telewizorze, to przynajmniej puknijcie dwa razy w kineskop, w tą matrycę, to może coś tam też da radę. Dobra, idziemy. Bank Japonii właśnie zaszokował, że będzie ten zmienią swoją tutaj politykę względem obligacji i zaczną na swoje chyba 30-letnie czy 10-letnie dawać wyższy procent, czyli coś tutaj dzieje się nie tak, tak? Także nie wiem, jak oni to sobie zapowiadają. Pamiętajcie, że coraz to wyższy procent z obligacji, to wtedy wyższa obsługa tego długu. Także dobrze się robi. W Stanach dobrze się robi. Spójrzcie, Stany od Plandeki dodrukowały tyle pieniędzy. Pamiętacie, jak mówiłem, że ta beginning of the curve and the end of the curve, czyli powiedzmy na końcu tej krzywej procentowej, gdzie są powiedzmy 30-latki, tu są 10-latki, a tu są powiedzmy 1 do 2 latków. Tak powinno być normalnie. Także jak ktoś bierze na początku, to daje mu mały procent, powiedzmy na te krótkoterminowe obligacje, ale ktoś daje kasę, pożycza kasę, bo obligacje to skupujemy czyjś dług, tak?
będzie miał wtedy większy procent. No i jak się okazuje w tej chwili, ten yield curve jest mniej więcej tak wygląda, że na początku samym dostajemy bardzo dużo kasy, a na końcu mało kasy. Zaraz wam to, sorki, nie ten przycisk, zaraz wam to pokażę. To jest mniej więcej w tym miejscu. Tu mamy bardzo dobry rynek, jeśli chodzi o polski rynek nieruchomości, który wydaje mi się, że już niedługo będzie tutaj przyłamanie, już bardzo dobrze to wygląda. Weźmy sobie tutaj, zobaczmy tylko 10-letnie obligacje. O, zobaczcie, mam tutaj 2-letnie obligacje, spójrzcie, to jest, to jest zmiana. Mamy 2-letnie yield 2-letnich obligacji, prawie 5%. 3-miesięczne mają 5,4%, a 10-letnie mają 3,9%. Więc ludzie wkładają kasę na te małe, krótkie i mają szybciej zwrot. Pytanie jest tylko, dlaczego te krótkie są takie w takim most wanted, tak długo, drogo za nie płacą. Dlatego, że rząd potrzebuje pieniędzy. Dlatego, że rząd potrzebuje pieniędzy. Zaraz zobaczymy, jak to jest w polskim na przykład. Polskie mamy 5,6%. Mamy za jednoroczne. Dwuroczne mamy 5,3 i 10-letnie mamy 5,4. Więc widać, że polskiemu rządowi potrzebne są pieniądze jeszcze bardziej i daje 5,6% na obligacje jednoroczne i 5,4% na obligacje 10-letnie. Więc jak myślicie, gdzie warto pożyczyć kasę? A jak mamy, powiedzmy, jakieś biliony, jakieś ogromne, ogromne pieniądze? Na 10 lat? Czy na rok? Okay, czy na rok? To jest bardzo ciekawe, to jest bardzo ciekawe. A później, jak inflacja będzie szła do góry, to te rzeczy pójdą do góry i właściwie obsługa długu będzie bardzo, bardzo kosztowna. Zobaczcie, to jest 1 month dają 7% w Polsce. Jak potrzebujecie kasy, zastawicie swój zlew. A, dacie to. Także zobaczcie, ile kosztuje obsługa, w ciągu 2 lat w Stanach 40% ich obligacji będzie uwolnione, czyli będzie maturity date, czyli to są te krótkie i trzeba będzie je spłacać. A w tej chwili obsługa długu kosztuje bardzo dużo, bo te procenty poszły do góry, prawda? Do góry. Później tutaj będą od 5 do 10 te żółte, tak? Czyli 30-letnie, tak? 5 miesięcy tutaj, 10, tutaj do 30, także tutaj dalej, tak? Jest ich mało, jest ich 15%, powiedzmy 20%, a tu jest prawie że 45%, prawie połowa tego długu. Więc będzie się działo w Stanach. FDIC szuka klientów, zobaczcie, uwaga, kolejny kryzys bankowy, calling our cars, ok? Zobaczcie, teraz szukają jeleni, żeby skupowały pożyczki z tego Signature Banku, które są powiązane z różnego typu prywatnymi tutaj firmami. I regulator szuka jeleni, żeby sprzedać właśnie te lonsy. I ten dług jest powiązany tutaj z Starwood, Carlyle i Blackstone. Że bardzo ciekawie się zapowiada. Czyli czkawka, reflux. Zobaczcie, tutaj dzieje się ciekawie też bardzo w Coinbase. Przyszli do nas i powiedzieli, będziecie musieli zdelistować wszystkie inne asety oprócz Bitcoina, bo są securities. Armstrong powiedział. No i mówimy, że jak rozumiecie to, w jakiej konkluzji, jak do tego doszliście? Ponieważ to nie jest interpretacja prawa. A oni powiedzieli, nie będziemy nic wam wyjaśniać, tylko macie zdelistować to wszystko oprócz Bitcoina. Takie prawo. Także zobaczcie, jak dochodzimy w naszej teorii drabinki, w której coraz na wyższe etapy wchodzą ludzie i oni będą zagrożeniem dla nich, bo jedna strona będzie chciała drugą likwidować i to będą nasi sojusznicy. My jesteśmy w tym miejscu. Ty i ja jesteśmy w tym miejscu. I możemy tylko szerować informacje, podawać dalej, nie suportować firmy, które chcą dla nas źle. I to tyle. Nie, że macie myśleć, że weźmiecie Kałasznikowa i zaraz będziecie strzelać do Klausa. Nie. Uważajcie, Pulse Chain, nie wiem, jeżeli to jest prawda, czy nie jest prawda, Richard został tutaj nominowany do tego, że właśnie ściga go SEC. I tak jak mówiłem, pamiętajcie wtedy na wielu różnych live'ach u Majka oraz na live'ach u mnie, tam mnie ktoś pytał i w komentarzach, co ja myślę o tym, czemu nie mówię nic o Hexie. Słuchajcie, ja uważam, że Hex może się skończyć podobnie jak McAfee. Okay? Richard jest tam główną osobą. Ja wiem, że on mówi, że są klucze adminowe gdzieś tam. Słuchajcie, gadka. To jest główny face tego wszystkiego.
I jeżeli coś mu się stanie, wiecie, sek jak go nie dorwie przez jakieś tam parę, powiedzmy, chwil, no to wiadomo, ludzie nie umieją pływać, takie tam rzeczy. Więc uważajcie, miejcie na uwadze, bo dla mnie, tak jak ja oglądałem wypowiedzi Ryszarda, to powiem, że bardzo podobnie brzmiał jak właśnie McAfee. Tam były rzeczy, że kpił z urzędu skarbowego w Stanach, no tak się nie robi, no wiecie, no rozumiem, mógł grać jakoś coś tam na boku, ale nie mówi się, słuchajcie, ej wy, skarbówka, wy jesteście popieprzeni, tak się nie mówi, tak tylko ściąga na siebie ogień. Z koniem kopiąc się, jeszcze nikt nie wygrał. Okej, jeszcze nikt nie wygrał. Nie ma sensu. No i to właśnie może być przyczyną. Uważajcie, zaraz dojdziemy do tego tematu, jest dużo deepfake'ów. Przypominam jeszcze o Jolce i o wejściu na Cryptosphere. Tanie bilety odjeżdżają, tak coś. Zobaczcie, twórca shorta ogólnie kolega sprzedaje domy w zabudowie szeregowej i stwierdził, że 7 na 10 mieszkań jest sprzedawanych w obecnej chwili na kredyt 2%. To te domy są sprzedawane, a tu Gdańsk, więc w dużym mieście, w dużym centrum pracy, a jak słyszę 7 na 10 kredyt 2%, czyli jeszcze bańka trwa, pociąg przyszłego roku, bo tyle tamtych wszystkich zamówień jeszcze wykopanych dziur w ziemi, które czekają na realizację. Tak mówią, że rynek trójmiejski to jednak stabilnie się deweloperzy mają, w miarę się trzymają, wszyscy więksi lub ci, co gotówkę trzymali blisko kieszeni. No i tak jak tutaj właśnie pokazywałem, to jest właśnie WIG nieruchomości. Spójrzcie, jaką mamy piękną tutaj falę. I obecnie ta fala może jeszcze sobie tutaj pociągnąć, może sobie tutaj pociągnąć tak mniej więcej troszeczkę wyżej, powiedzmy, w zależności od tego, powiedzmy, jakbyśmy sobie tylko tak zrobili taką prostą analizę, to możemy pocisnąć tutaj do, na przykład, jeden przyszliśmy, targetem takim maksymalnym mogłyby być nawet tutaj 4000, wtedy to byłby, o Jezu, roz tego stronę. Często targety dochodzą do 1,5-1,38, także gdzieś w tym miejscu bym szukał zakończenia tego oparcia, jeżeli przekroczymy tutaj 3,9, chociaż nie wiem, czy przekroczymy te 3900, i wtedy zaczęłoby być bardzo ciekawie, ponieważ jeżeli teraz zrobimy tutaj taki trójkąt, to można by było liczyć jeszcze na jeszcze podbicie, i to w mediach wyglądałoby, że budowlanka idzie do góry, mnóstwo zamówień, ale też sam słyszę, że jest coraz mniej tutaj wszystkiego, coraz mniej, a tutaj się wkleił to dwa razy, coraz mniej jest już optymizmu po zakończeniu tego wszystkiego. Więc, tak jak mówię, tutaj jeszcze wracamy tylko na chwilę do Shibarium tutaj i tu będzie bardzo dużo się działo. To jest, o właśnie, a 15 sierpnia, 16 sierpnia, uważajcie, bo Bone, czyli ta moneta z Shibarium ekosystemu, może coś tutaj pokazać. NFT, uważajcie na skamy. Skamy. NFT są wysyłane teraz do ludzi i mówią im, że to klasyka, że jak tutaj wejdziecie na tą stronę, to te NFT jest warte tyle i możecie wtedy sobie to wypłacić. I nie podłączajcie się do żadnego z tych stron. To jest tylko typowo drainery. Podłączycie, posępicie się na te, nie wiem, 500 i już po was. Wallet wyczyszczony. Nikt wam tak za darmo kasy tutaj nie da. To jest jeszcze ciekawe, właśnie się dzieje. Tak jak mówiłem, żeby nie wspierać na przykład rzeczy, żeby, wiecie, nie decydować w swoim portfelu. No i zobaczcie, czytam komentarze pod tym wpisem. Polacy się wkurzyli i zamykają konta w banku PKO BP. I tutaj o co chodzi? Ukraina do 2030 roku może potrzebować nawet 750 miliardów dolarów na odbudowę gospodarki i infrastruktury. Potrzeby są ogromne, dlatego jako największy polski bank będziemy aktywnie wspierać klientów w realizacjach zamierzeń biznesowych na rynku ukraińskim. Bla, bla. Czyli ludzie już są wkurzeni tym wszystkim, znudzeni. I powiem wam, że to jest tak, to będzie taka typowo trzęsienie tym słoikiem. Wzięli, my byliśmy mrówkami, tak? Dodali nam inne mrówki, czyli na lata przyjechało tutaj dosyć sporo Ukraińców. Też tu pracują, tak? Też tutaj robią. Jak przyjechałem tak po paru latach do Polski, to mówię, kurna, wszędzie mówię inny język, mówię, wow. I powiem wam, że teraz, wiecie, taki jest normalny ekosystem. I teraz są trzęsienie tego wszystkiego, żeby właśnie to wszystko rozniuchać. To, co mówiłem, oni użyją ich jako po prostu paliwa i nie tam należy patrzeć, ale nie przetłumaczcie tego. Będzie po prostu jakiś tam conflict clash, co znowu spowoduje odwrócenie uwagi, gdzie słonie będą tam latały po drugiej stronie ulicy. Zaraz wrócimy tutaj do tego tematu, bo to jest bardzo ciekawe. Dobra, idźmy tutaj. Zrzutka, właśnie nie wiem, tego nie dawałem, tego domu, bo te domy teraz płoną jak ja pierdzielę. Zbiórka, także jak ktoś coś może tutaj dać, jest tylko 500 zł. 8 dni to już jest i jakby dało radę coś tutaj dać, parę talarów, to czemu nie? Ja dam to pod odcinek. Crypto Bubbles tradycyjnie, akro, mikro tutaj rzeczy, kurw, zaraz o tym też powiemy parę rzeczy, to może być niezły katalizator. No i cóż, coiny, które idą powoli do góry,
idą. Wydaje mi się, że właśnie jak teraz przeżyjemy ten touchdown i mamy przy większości coinów mamy takie układy, powiedzmy, o tutaj, tak, cena, to jeżeli nie będzie żadnego spadku, a nagle będzie odwilż, to te coiny wystrzelą do góry i tutaj byłby ten sezon taki, tak? Mniej więcej. A jeżeli nie, to raczej dojdziemy jeszcze troszeczkę i koniec tego sezonu będzie. Niestety nie będzie. Feeling grid już jest ok. Jesteśmy tak na połowie, czekamy. Wezwań, weszło mu na konto, to może później to zrobimy. Będzie tutaj coś się tutaj pojawiło. O, dobra. Tu jest ciekawe właśnie. Curve Finance. To jest ciekawe. Curve został hakowany poprzez tam błędy w kodzie, tak? I o to chodzi, że na każdym deployerze, jaki jest, czyli na każdym chainie, Curve jest zainfekowany. Znika tam kasa i tutaj bardzo dużo tego Curve też jest jakby w pożyczce. Chodzi o to, że na samym Aave jest też dużo pożyczek zabezpieczonych Curve tym tokenem. Jeżeli one sięgną likwidacji, to może być kaskadowy efekt tego, że... że po prostu będą masy w likwidacji. Pamiętacie kiedyś, jak był spadek i Ethereum oberwało, albo Luna oberwała, bo były tam też likwidacje i ten kaskadowość taka? Albo kiedyś właśnie, jak mówię, na Ethereum, co był taki pierwszy ten spadek, to w Plandece, co po prostu było wszystko na zero, to właśnie tak to może się skończyć. Więc uważajcie, możemy mieć swoją szansę właśnie na ten tutaj spadek. No i dochodzimy teraz do fejków. Zobaczcie, to było w Dubaju parę dni temu. Niby tutaj UFO przeleciało. Oczywiście jest to hologram, ale zobaczcie. Ludzie, którzy oglądają telewizję, słuchają radia, mówią o tym RODOS. Ja w ogóle o tym RODOS w ogóle nie słyszałem. Absolutnie dla mnie. Co ja mówię? Gadam z ludźmi z RODOS, nic nie mówią. Mówię, coś chyba się popieprzyło. I zobaczcie, ci ludzie będą w to wierzyć. Jeżeli te statki zaczną strzelać, powiedzmy, za nimi będą drony i te statki zaczną strzelać jakimi rakietami, naprawdę będą domy tutaj spadać, ludzie uciekną. Zobaczcie, co dzieje się w Paryżu. Patrzcie. Spójrzcie, tu coś płonie, tak? Tu coś tego. Spójrzcie, ci ludzie w ogóle uciekają. Zaraz powiem parę. Tu UFO niby, a tu patrzcie, coś z podziemi będzie szło, zobaczcie. Czekajcie. O, widzicie? Coś tutaj goni kogoś, widzicie? I tutaj ludzie uciekają w ogóle, oh my god. I teraz tak, spośród tych ludzi, powiedzmy, tam dalej ludzie chodzą, ci mogą być kupieni. Ale na 1000 ludzi, jak 100 będzie kupionych i zrobi taki hermider, przekona 800 innych. I wtedy zacznie się kaskadowość tego. Więc uważajcie na te różne skamy. Tak jak tutaj, zobaczcie, taki filmik jest, że robot gra z tym, z człowiekiem i wygrywa, ogrywa człowieka. Jak się okazało, tutaj ktoś na dole dał ten filmik, tak? I tutaj w miejscu tego człowieka jest po prostu AI zrobiło, wkleiło robota, który się porusza normalnie. Także deep różnych fejków będzie teraz pełno. Płonie już nie ma tydzień. To jest ciekawa wiadomość. Statek, który się zapalił, niby przewoził elektryki, tak? Tutaj płonie. Może być odwróceniem uwagi od czegoś ważnego. Bo o czymś się tutaj nie mówi. Coś się nie mówi. Albo nie mówi się w ogóle o tym statku na przykład. Też. Nie wiem. Ten statek płonący, on coś reprezentuje. Ale zobaczymy, do czego dalej to będzie pasowało. Słuchajcie, jesteście na wakacjach, uważajcie na skamy. Patrzcie, to jest akurat typowy skimming, gdzie ktoś podmienia bankomatowy tutaj bankomatowy trik. Zobaczcie, jak to wygląda. So here I am. Bla, bla, bla. Here I am. Dobra, i tutaj to jest w Wienie, tak? Zobaczcie. I tu koleś podchodzi do tego i patrzcie. Namierzył, że coś tak. Ja powiem szczerze, ja zawsze ciągnę za ten kartorider, dobra? Zawsze ciągnę. Raz do mnie ochroniarz przed. To było w Tesco i pytał się, co ja robię? Ja mówię, mu sprawdzam, czy nie jest skimming. On mówi, what for? Ja mówię, what do you mean? What do you mean? Hey, what do you mean, man? You're wrecking my life, man! I mówię, what do you mean? I ja mówię, do niego, że zobacz, mówię, mogła być taka nakładka, nawet się nie kapnie, że takie coś jest i ja stracę kasę. I mówię, potargałem, ty mówię, no. Ja mówię, jest, mówię. I zawsze będę tak robił, pamiętaj. I tyle. I jak nie pociągnę, no to jest okej. Okay. Jeszcze ciągnę też czasami za klawiaturę, jak mogę paznokciem zahaczyć, tak? I okay, wcześniej były takie tutaj takie klapki położone, to mogłem za to ciągnąć, bo też może być właśnie skim klawiatury, nie? Więc nie wiem, uważajcie, ciągnijcie, nie bójcie się. Lepiej pociągnąć i uszkodzić ten bankomat, niż na przykład nadać się na skimming. No i tutaj zobaczcie, nieruchomości w Polsce. WIG, nieruchomości, idzie ładnie, dobrze. WIG budowlany idzie, ale już się zaczął cofać. I dlatego myślę, że może tu być fala czwarta. Dobra, w tej piątce całej do góry. I jeszcze zobaczymy wystrzał do góry i później będzie to euforia i już nigdy nie będzie taniej. Już nigdy nie będzie czego i wtedy trzeba będzie się ejectować. I tutaj jeszcze zobaczcie, miasto weszło mu na konto, niesłusznie.
Koleś po prostu nie odebrał jakiegoś pisma i miasto mu waliło się na konto i ściągnęło tam kasę, tak, za jakieś tam mandaty. Chodzi o to, że system tak zadziałał, że koleś nie zaakceptował, czy nie dostał listu i bez tego listu, którego nie dostał, nie można nawet wejść zapytać się, jaka to sprawa, co musi zrobić w ogóle. Tak właśnie tego się obawiam, że będzie taki biurokratyczny, bezwzględny system. Dlatego pamiętajcie, wspierajcie to, co jest wolne. Kupujcie tam, gdzie jest dobrze przyszłościowo. Nie jakieś tam duże sieci. Nie wierzcie w ten marketing, nie wierzcie w te reklamy. Dobra? No i dobra, już chciałem powiedzieć parę słów o WorldCoin, ale tutaj, no zobaczcie, zeskanowało się, jest 200 egzemplarzy tych orbów, z których skorzystały 2 miliony osób durniów. 2 miliony osób durniów. I teraz chcą to zwiększyć do 1500 sztuk w 35 miastach na świecie, więc zobaczymy, ile durniów znajdą tutaj, ile durniów znajdą. Ludzie się skanują dla paru dolarów, żeby być w ten, żeby udowodnić, że nie są człowiekiem. Potem nie będą człowiekiem, bo będą tylko zwykłymi śmieciami. Tak to wygląda. Także wracamy ponownie tutaj na sam koniec. Pamiętajcie, Bitcoin nie osiągnął naszego swingu, jednego i drugiego, i bardziej teraz tutaj patrzymy. Jeżeli Bitcoin przejdzie przez swing, wtedy raczej będzie to do góry. To jest po prostu nasza taka, nasz taki certyfikator zmiany. Nasz certyfikator zmiany w tym momencie. Dobra, ja kończę. Na razie, trzymajcie się. Cześć.